ma to szczęście, że tych świętych bohaterów miała bardzo wielu. Do tego panteonu, do tej kuli listy świętych bohaterów zaliczamy też żołnierzy wyklętych, o których, jak wspomniał ksiądz dyrektor, chciano, byśmy zapomnieli, by naród nie pamiętał. Każdy wróg niszczył elity, zwłaszcza elity pisane z dużej litery. Niszczył świętych i bohaterów. Niszczył tych, którzy gotowi są swoje życie poświęcić czemuś wielkiemu i dobremu. Ale w tym wypadku nie tylko to było niszczenie fizyczne, straszne tortury. Generał Pilecki mówił, że takich tortur nie przeżywał w Oświęcimiu, gdzie dobrowolnie się oddał, jak w więzieniach katowany, w więzieniach narodowieckiej, na przesłuchaniach. Takich tortur nie znosił w tym strasznym obozie zakładu w Oświęcimiu. I tam byli swoi. To kim oni byli? Kim oni byli? Nie tylko, że niszczono ich fizycznie, ale to psychiczne znęcanie się nad nimi, nad ich rodzinami. Jeżeli generała ubiera się w mundur SS-mana, jeżeli, jak pisze pułkownik Ciepliński, który zginął 1 marca 1951 roku i ta data jest datą obchodów Święta Żołnierzy Wyklętych. Szanowni Państwo, drodzy Bialczanie i przyjaciele naszego miasta, tak licznie jak na trudne epidemiczne warunki zgromadzeni, co podkreślajcie swoją dzisiejszą obecnością, dodaję powagi i należytej godności naszej uroczystości. A jest wyjątkowa, bo przypomnijmy, że obchodzimy ją od 10 lat, gdy w 2011 roku Sejm ustanowił święto państwowe dla uczczenia pamięci tych, którym władza PRL polskiej państwowości z ograniczoną przez supremację sowiecką suwerennością odmawiała prawa do honorowego oddawania im pamięci. Żołnierze antykomunistycznego, niepodległościowego podziemia, żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni. Tak zapamiętała ich polska pamięć, takie miejsce wykuli sobie w polskiej historii. Żyli w czasach nieludzkich, w czasach dramatycznych. Nie trudno sobie wyobrazić, choć umysł naszych pokoleń wyrosłych w szczęśliwych czasach pokoju pewnie do końca tego nie potrafi, jak trudnych, dramatycznych wyborów musieli dokonywać i jak jednocześnie były dla nich oczywiste. Naszym obowiązkiem, także wobec pamięci znakomitej większości tych, którzy z żołnierskim honorem nie rozstali się ani na chwilę, jest to, by i o tym trudnym elemencie tej historii pamiętać. To komuniści celowali w jednostronne, bezrefleksyjne pokazywanie historii tylko w sposób motywowany politycznie. Nam, pokoleniom żyjącym w wolnej Polsce, takich błędów popełniać nie wolno. I prawdziwy szacunek oddajemy, pokazując prawdę historyczną, nie bojąc się też tych trudnych jej elementów, z którymi nikt z nas nie jest w stanie się zmierzyć, dlatego że nie żyliśmy w tak nieludzkich, nie pozostawiających wyboru czasach. Ci żołnierze walczyli o sprawę piękną i szlachetną. Stoimy obok tablicy upamiętniającej 3 rajdy oddziału majora Wyszykowskiego
pseudonim Zenon, które odbyły się w październiku 1944 roku oraz w marcu i w maju 1945 roku, gdy podczas nich z rąk esbeckich i NKWD-owskich oprawców udało się uwolnić 120 więźniów. Chłopcy z lasu. Tragiczna, smutna historia ludzi, którzy nade wszystko kochali Polskę i cenili sobie żołnierski honor, a których historyczny los pozostawił w sytuacji, w której nie można było dokonać szczęśliwych wyborów. I o tym honorze, o tej bohaterskiej walce pamiętamy, winni oddanie sprawiedliwości, której im przez kilkadziesiąt lat powojennej Polski odmawiano.